Czcigodny księże proboszczu, gospodarzu tego miejsca, czcigodny księże dziekanie, czcigodni księża proboszczowie, kandydatów do diakonatu, księża przełożeni seminarium w Tarnowie, bracia kapłani, diakoni, kochani rodzice tych, którzy za chwilę staną się diakonami, z swoimi pozostałymi dziećmi, braćmi, siostrami naszych kandydatów, siostry i bracia w Chrystusie Panu. Wiecie, od czego zacznę. Tylko nie wiecie jeszcze, jakie pytania będą. Cieszycie się, że będziecie święceni? To się uśmiechnijcie, bo tacy jesteście troszeczkę smutni. Ksiądz prefekt zapewnił mnie, że jesteście dobrze przygotowani do święceń. Wydał pozytywne świadectwo o was. A wy co mówicie? Jesteście dobrze przygotowani? Kochacie Kościół? A umiecie kłamać? To jest ważne pytanie. Ja bierzmowanym stawiam to pytanie. Można się uśmiechnąć, ale to jest naprawdę bardzo ważne pytanie. Bo my umiemy kłamać. Człowiek umie kłamać. I to jest tak ważne, żeby sprawdzać swoje serce, swoje sumienie, swój umysł. Wierzymy w to, ufamy w to, że macie szczere pragnienia, że chcecie iść za Panem Jezusem. Ale pamiętajcie o tym, że te święcenia, one się dokonują wobec Kościoła. Są tu kapłani, są wasi rodzice, rodziny. Lud Boży jest. I lud Boży ma prawo tak sprawdzać też, patrzeć, co się z wami dzieje, co będzie z wami się działo. Proszę sobie usiądźcie, żeby lepiej słuchać było. Bardzo lud Boży się cieszy, że zdecydowaliście się na to, by pójść drogą powołania kapłańskiego. Wy jesteście Kościołowi bardzo potrzebni. To nie ulega wątpliwości. I ta rzeczywistość, w której teraz żyjemy, Kościół, tej rzeczywistości, w której się znalazł, no dostrzega to, że gdy brakuje kapłanów, a są takie miejsca na świecie, gdzie już od wielu, wielu lat w diecezji nie było ani jednego święcenia, zamiera życie kościelne. Także miejcie taką świadomość, że bardzo jesteście potrzebni Kościołowi. I Kościół wszędzie tam, gdzie będziecie, będzie oczekiwał od was wytężonej pracy. Takiego dobrego świadectwa, które będziecie dawali wobec wszystkich, z którymi się spotkacie. Świadectwa, które powinno zawsze prowadzić do Pana Jezusa. To jest zadanie ludzi wyświęconych, diakonów, prezbiterów, biskupów. Pokazywać drogę do Pana Jezusa. Może lękacie się przyszłości, myślicie o swojej przyszłości. Jakoś ją planujecie. O waszej przyszłości myślą także wasi najbliżsi. Mama, tato, pewno się bardzo cieszą, że dzisiaj mogą uczestniczyć w takiej uroczystości. Wasi bracia, siostry, krewni, ci, którzy was znają. Myślę, że wasi przełożeni także cieszą się, że doszliście do tego momentu, kiedy mogli spokojnie wobec biskupa powiedzieć, że tak, można ich święcić. I pewnie jakoś tak naturalnie rodziłoby się pytanie, co z wami będzie? Co się z wami stanie? Ale na szczęście Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii zwalnia nas z poszukiwania odpowiedzi na to pytanie. I myślę, że tak dobrze to usłyszeć od Pana Jezusa. Nie martw się, co tobie do tego, co z nimi będzie. Kiedy jesteśmy zwolnieni z poszukiwań na takie pytanie, jako biskup, wasz biskup, wasi przełożeni? Ano wtedy, kiedy w was jest taka głęboka świadomość, że wy Chrystusowi jesteście. Że do Chrystusa należycie. Kiedy to wasze tak wypowiedziane w święceniach
jest rozciągnięte na całą wieczność. I macie tego świadomość, wierni jesteście temu, tak. Człowiek, który przyjmuje święcenia, który staje się duchownym, diakonem, prezbiterem, biskupem, im bardziej jest przekonany o tym, że jest w rękach Pana Jezusa, to tym świętsze prowadzi życie. Tym piękniejsze daje świadectwo. I może się znaleźć w różnych rzeczywistościach, tak jak Paweł w dzisiejszym czytaniu z Dziejów Apostolskich, które w zasadzie kończy historię Pawła, opisywanie historii Pawła, jest w więzieniu, jest uwięziony, ale cieszy się jeszcze swobodą. Wie, że należy do Chrystusa. Nie przestaje głosić Ewangelii, nie przestaje zabiegać o to, żeby jego rodacy, żeby ci, wśród których się znalazł, poznali drogę prowadzącą do zbawienia. W historii Kościoła mamy bardzo wiele takich świadectw, które pokazują, że ludzie prześladowani w niebezpieczeństwie śmierci nie rezygnowali z głoszenia Ewangelii, ale wszędzie, gdzie byli, dawali świadectwo, mówili, krzyczeli całym sobą, całym swoim istnieniem: my nie możemy nie mówić o Jezusie Chrystusie, bo my Jego jesteśmy. I drodzy bracia, tak bardzo krótko, jesteście po rekolekcjach, więc wiele rzeczy pewno przemyśleliście, wiele zostało jeszcze do przemyślenia. Tak bardzo krótko na trzy rzeczy chciałbym zwrócić uwagę. Pierwsza: lękajcie się grzechu, bójcie się grzechu. Z teologii wiecie, czym jest grzech. Macie to przepracowane, zdane egzaminy. Będziecie uczyli o grzechu. Ale sami lękajcie się grzechu, bójcie się grzechu. Nie dopuśćcie do takiej sytuacji, żeby grzech was opanował. Żeby grzech stał się waszym przyjacielem. Słabi jesteście, tak jak my wszyscy, słabi jesteśmy. I będziecie upadać. Grzech będzie was dotykał. Ale czuwajcie nad tym, żeby nie pokochać grzechu. Nie pokochać sytuacji, kiedy grzech was opanuje. Duchowo myślę, że także prowadzicie głębokie życie duchowe. Duchowo będziecie bardzo atrakcyjni dla złego ducha, który będzie próbował zwieść was, poprowadzić złymi drogami. Miejcie tego świadomość. Co jest lekarstwem na grzech, na skutki grzechu? Co jest obroną przed grzechem? Masz duszę, macie duszę. Od Chrztu Świętego w tej duszy mieszka cała Trójca Przenajświętsza. Rozwijajcie swoją więź z Bogiem w Trójcy Świętej Jedynym. Niech chrzest, który przyjęliście, nie będzie dla was tylko historycznym wydarzeniem. Ale tak czuwajcie nad tym, żeby to, co się stało na Chrzcie Świętym, w bierzmowaniu, później w Eucharystii, żeby ciągle wzrastało w was, rozwijało się. Ubogacajcie się łaską naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tak bardzo czuwajcie nad tym, żeby zaraz po święceniach, w seminarium, później na praktykach, w parafiach, później gdy kapłanami zostaniecie, żeby nigdy nie podchodzić do ambony i do ołtarza w stanie grzechu. Więcej, czuwajcie nad tym, żeby podchodzić z taką radością, odkrywszy, że Pan rzeczywiście we mnie mieszka. Te treści, które były na przedmiotach teologicznych, przedmiotem egzaminów, niech będą przez was przeżywane w sposób żywy. Druga rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę. Drodzy bracia, święcenia teraz diakonatu, później prezbiteratu, one są dla dobra ludu Bożego. Wasza posługa ma sens, jeśli będziecie kochać lud Boży. Tak bardzo prosto sobie trzeba to wytłumaczyć, że w tym wszystkim nie o mnie chodzi. Nie ja jestem najważniejszy, chociaż jestem ważny dla Pana Jezusa. Bo skoro Pan Jezus się wybrał, nas wybrał,
to zawsze będziemy kochani przez Pana Jezusa. Ale w tym wszystkim odkrywa ciągle, że chodzi o dobro ludu Bożego. My także nie jesteśmy wolni od tego, co w świecie dzisiaj jest taką zasadą dominującą. Świat proponuje, że trzeba dobrze się urządzić. Że trzeba wszystkie środki wykorzystać, żeby było lekko, przyjemnie, żeby mieć jak najwięcej i nie liczyć się za bardzo z innymi. A nieraz nawet tych innych uważać jako przeszkodę do osiągnięcia postawionych sobie celów. Kochajcie lud Boży. Nie rańcie ludu Bożego. Zaczynając już od teraz, kiedy wrócisz do seminarium. Tysiąc razy pomyśl, zanim coś powiesz, jeśli oceniasz kogokolwiek. Czy to będą wasi przełożeni, czy koledzy, czy ludzie, z którymi będziecie się spotykali na parafiach. Tysiąc razy pomyśl, zanim wydasz jakąkolwiek ocenę. Naszym zadaniem jest wszystko uczynić, tak jak czynili to apostołowie, święty Paweł, święty Piotr, święty Jan, wszyscy apostołowie, tak jak czynili to święci pasterze ludu Bożego, wszystko uczynić, żeby ludzie się zbawili, żeby ludzi doprowadzić do zbawienia. Stąd tak ważną rzeczą jest, żeby tak patrzeć na swoje ręce i nie przygotowywać się już do namaszczenia w święceniach prezbiteratu w taki sposób, że to muszą być bardzo delikatne ręce, wygładzone, takie piękne. Pracujcie własnymi rękami. W domu, jak jesteście, to pracujcie z ojcem, z matką, z braćmi, siostrami. Na praktykach będziecie, pracujcie własnymi rękami. Kapłanami będziecie, pracujcie własnymi rękami. To wam pomoże rozumieć, czym żyją ludzie. Jak ciężko zdobywa się chleb. Jak trzeba się napracować, żeby wyżywić rodzinę. Myśląc o świętym ludzie Bożym, dzisiaj w czasie święceń, przed święceniami, przyrzekniecie posłuszeństwo swojemu biskupowi. To posłuszeństwo biskupowi jest taką miarą, która będzie pokazywała, na ile wam chodzi o święty lud Boży, a na ile będzie troska o własne ego. Tak jak syn, córka nigdy nie powinni być powodem łez swoich rodziców, tak diakon, kapłan nigdy nie powinien być powodem smutku swojego biskupa. Ten wymowny gest, kiedy włożycie ręce, swoje ręce w moje ręce i będziecie przyrzekali posłuszeństwo swojemu biskupowi, niech będzie przedmiotem waszych rozmyślań, rozważań, zwłaszcza wtedy, kiedy będzie pokusa, żeby pójść własnymi drogami. Kochajcie swojego biskupa. I wreszcie trzecia rzecz, chyba najważniejsza. Często myśl o tym, jaka jest twoja relacja z Panem Jezusem. Opisuj tę relację. Nie żyj tak, jak bardzo wielu ludzi wierzących żyje, tak ślizgając się po powierzchni, wiedząc tylko, że Pan Jezus jest ważny, że umarł za nas na krzyżu, no i że Go kochamy, nawet jeśli to mówimy, to tak bez przekonania. Ale opisuj tę relację, która cię łączy z Panem Jezusem. Niech to będzie też przedmiotem twoich rozmyślań, rozważań. Jak będziesz się przygotował do homilii, bo będziecie głosili już Słowo Boże teraz. Jak będziesz dawał świadectwo tam, gdzie będzie toczyło się twoje życie i realizowała się posługa, to ty musisz wiedzieć, co cię łączy z Panem Jezusem. To nie może być takie byle jakie, powierzchowne, że w zasadzie dwa, trzy zdania piękne potrafisz powiedzieć o Panu Jezusie, o Panu Bogu, ale to będzie puste, tam za tym nic nie będzie stało. I tutaj, drodzy bracia, to jest wyzwanie dla nas wszystkich, i dla duchownych, i dla świeckich. Uczmy się ciągle na nowo przeżywać mszę świętą. Jak msza święta jest zimnym rytuałem, także dla nas duchownych, jak my tak byle jak wchodzimy w mszę świętą, nie rozumiejąc tego, co się dzieje,
z brakiem wiary, z brakiem miłości, to nic dobrego dla Pana Jezusa nie zrobimy. A jak kochamy Pana Jezusa, to umiemy także przeżywać Mszę Świętą. I drodzy bracia, ja teraz bierzmowanym mówię o tym, jak przychodzi moment konsekracji i będziesz teraz patrzył, jak inny kapłan będzie podnosił hostię, kielich. A myślę, że za rok będziemy się cieszyć waszymi święceniami prezbiteratu i będziecie sami podnosili hostię i kielich. Pilnujcie tego, co się dzieje z sercem, co się dzieje w umyśle. Bo dotykamy świętych tajemnic. I niech moment konsekracji, przeistoczenia, podniesienia będzie dla was takim momentem, kiedy nic innego ważnego nie będzie obecne w waszym umyśle, w waszym sercu. To jest Pan Jezus. I wy Jego jesteście, my Jego jesteśmy. Od umiejętności przeżywania tych świętych tajemnic tak bardzo zależy nasza osobista świętość. I tego wam życzę. Bądźcie teraz świętymi diakonami. Święcie przygotujcie się do święceń prezbiteratu. I pamiętajcie o tym, że Pan ma jakiś plan względem was. W umyśle, w sercu Pana Jezusa ten plan jest już obecny, powstał. Wy go macie zrealizować. My się będziemy za was modlić dzisiaj w czasie święceń. Wasi najbliżsi będą wam towarzyszyć modlitwą, dokąd tylko będą mogli się modlić, ale sami modlicie się, żeby ten plan się zrealizował. Amen.